Siemano, odcinek numer 2, Body VS Metek 4.5. Czemu 4.5? Temu, żeby pokazać każdy z metinów. 40 sobie odpuściłem, bo to jest zbyt prosty metek tak naprawdę. Potem polecę 50, 55, 60 i 65, bocy, wszystko po prostu, żebyście mieli po prostu co oglądać. Jeśli uważacie, że tym razem ma wygrać Body, tak jak żeby było 2 do 0, no to musicie zostawić mu łapkę w górę, napisać jakiś komentarz. Każda łapka w górę to jest 1 punkt i każdy komentarz to jest 0,5 punktu. Ostatni pojedynek wybrał właśnie Wojobody. No, bardziej stwierdziliście, że mu się to ładniej wychodzi. A jak tym razem będzie? Jak uważacie, czy Wojobody tym razem też powinien wygrać? Czy może medal wygląda trochę lepiej w porównaniu do Bodziaka? Ja muszę powiedzieć, że tym razem jestem za Wojem mentalnym. Ładniej to wyszło, ładniej się biło. Lepsza była satysfakcja z bicia tych metków tak naprawdę. Nie musiałem używać tylu pot, tak ujmując. I powiem wam, że o wiele lepiej było mi się tym razem mentalem. Potrafi utrzymać więcej mobów, silniejszych mobów. Co do bicia na pustyni innych mobów, myślę, że Bodziakiem biłoby się to o wiele szybciej ze względu na tą aurę i ogonki plus dropiłoby się o wiele szybciej. Jednakże myślę przede wszystkim, że ten buff i tak Bodziakowi daje o wiele, wiele więcej niż mentalowi. Chociaż jeden i drugi otrzymałby dużą ilość po prostu krytyka, który działa jak natura chciała i zwiększa ten DMG praktycznie dwukrotnie. Co do samego Bodego, myślę, że sami go ocenicie, bo to jest tak naprawdę plebiscyt popularności. Czy jest lepszy Body czy mental? Jeśli chcecie właśnie, żeby wygrał Body, zostawcie mu łapkę i komentarz. A tak się stanie. Wyniki w poniedziałek. Co do samego mentala i Bodego, myślę, że Body wypada na pustyni dosyć mizernie, patrząc na metki. Mental o wiele lepiej mu jakoś to HP się trzymało tam, wiecie, górnej granicy. Natomiast tu mogę powiedzieć, że biło mi się całkiem nieźle. Nie było źle, ale widzicie, to HP uciekały, trzeba czasem odbiegać tak naprawdę, żeby się nie padło po prostu. Co do samego, tutaj widzicie, bicia tych metków, niestety jakoś nie ma jakiegoś szczęścia, że do dropu tak naprawdę. Ja wiem, że powinienem mieć tutaj rękawice, żeby był jakiś lepszy drop, ale zobaczcie, że niestety to HP ucieka za bardzo. Dobra, więc jeśli chcecie, żeby Body tym razem też wygrał i było 2-0, zostawcie mu łapkę w górę i komentarz, i tak się stanie. Wyniki będą już w poniedziałek, tak jak mówiłem, a ja zapraszam na kolejne odcinki, do subskrybowania kanału i do zobaczenia.